Witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam moje ustawienia pod box PvP na anarchia.gg. Co więcej, macie również ode mnie zaktualizowanego texture packa z nowymi setami, dostępnego na moim Discordzie, więc serdecznie zapraszam. A jak do końca dnia będzie 400 lajków, to już jutro wlatuje kolejny kozacki odcinek. Miłego oglądania. Zaraz pokażę wam moje ustawienia. Ogólnie jeszcze was poinformuję, że można już grać na texture packach, na anarchii, na customowych w sensie. No i mój customowy texture pack jest dostępny na moim Discordzie, dlatego jeżeli jeszcze go nie macie, to sobie go pobierzcie, ponieważ jest naprawdę kozacki, a bardzo często pytacie mnie, Cepotwór, co to za teksturpach, skąd ty go masz i w ogóle? No i generalnie zrobił go dla mnie Matlesik, jest on na moim Discordzie, także możecie sobie go pobrać, ogarnąć. No i teraz tak, jeżeli chodzi o ustawienia, najbardziej chyba was ciekawi tak naprawdę, jak ja zrobiłem to, że można sobie wyrenderować tak naprawdę, słuchajcie, całą mapę. Zobaczcie, ta cała mapa, jak sobie tutaj podlecę, teraz zmieniłem CH jeszcze przed zaczęciem, jak sobie tutaj wyrenderuję tą ścianę jeszcze, to ona się jakby zapisze, tylko dopiero po zmianie CH będę musiał jeszcze raz tak zrobić, żeby po prostu było całe wyrenderowane. A jeżeli nie będę zmieniał CH, to cała ta mapa, zobaczcie, jak jest pięknie wyrenderowana. A mój render distance wcale nie jest taki duży. I to nie chodzi tak naprawdę stricte o render distance. Także już zaraz wam powiem, o co w tym wszystkim chodzi. Także słuchajcie, pierwsza rzecz przede wszystkim, jaką musicie ogarnąć sobie, to jest, słuchajcie, w options, to jest, słuchajcie, wersja 1.17.1. Ja na tej wersji na Fedorze teraz jestem, ponieważ ta wersja właśnie działa. Na tej wersji działa ten taki, powiedzmy, ogromny render distance. I teraz tak, wchodzicie sobie w options, no i tutaj mamy video settings, nie? No to tutaj możecie sobie teraz, nie wiem, zastopować, żeby sobie po prostu pozmieniać tak jak ja mam. No grafikę mam na fancy, to jest też giga ważne, bo te FPS są bardziej u mnie przynajmniej stabilne na tym fancy jak mam. Wiem, że wszyscy ustawiają na fast, natomiast właśnie u mnie na fancy lepiej to śmiga. Render distance mam 20, mógłbym ustawić tak naprawdę nawet na mniej, to nie byłoby problemu i też by to działało. Na przykład zobaczcie, ustawię sobie na 16, nie? Nie będę dawał wcale 20 i patrzcie, też sobie teraz jeszcze raz wyrenderuję całą mapę i tak samo to będzie śmigało w ten sam totalnie sposób, zobaczcie. Zaraz wam pokażę, tylko jeszcze raz muszę wyrenderować przy każdej takiej zmianie, po prostu jeszcze raz będziecie musieli sobie renderować całą mapę, w sensie tak przelecić sobie całą powiedzmy tutaj cały ten serwer i będziecie wtedy mieli, powiedzmy, patrzcie, wyrenderowane, widzicie? Tam przeleciałem i elegancko, proszę ja ciebie, jest tutaj wszystko porenderowane, zobaczcie, o, przeleciałem teraz znowu. No i wszystko jest tutaj porenderowane praktycznie, nie? No teraz na tym render distance troszkę tam ucina. No ale to jest kwestia, już mówię, taka detaliczna. I tak ten render distance jest ogromny. No ja gram na 20, ponieważ po prostu no lepiej mi się gra, jak jest ten render distance 20. I to tak naprawdę FPS-ów też nie zżera. FPS unlimited. Tutaj sobie ustawcie tak samo. Co do details, czyli detale, tutaj macie. Ja mam w ogóle Minecrafta po angielsku, dlatego jeżeli ktoś z was nie ogarnia, to po prostu sobie zatrzymujcie. Z takich ważnych rzeczy, no to jak macie na przykład customowe niebo w jakimś texture packu, to tutaj sobie macie sky włączyć, żeby mieć customowe niebo, też fajna sprawa. No i z takich jeszcze rzeczy, to słuchajcie, przejdźmy sobie do animations. Ja mam tak wydajność zrobione, że mam włączone tylko potion party classy, resztę mam wszystko powyłączane, no bo to jest po prostu mi niepotrzebne, to po prostu zżera FPS-y, ciągnie także masakra. Quality, czyli jakość, tutaj macie, słuchajcie, też custom sky, tutaj tam możecie włączyć sky i tutaj włączyć też sobie w quality custom sky właśnie, żeby mieć customowe niebo. I słuchajcie, jak tutaj włączycie custom sky, to tam możecie mieć właśnie wyłączone niebo, żeby po prostu mieć to z texture packa, przepraszam, tu się pomyliłem. Tutaj sobie ustawcie, to jest ważne, żeby tutaj mieć minimap level maximum, tutaj trilinear dajcie sobie jako mip map type. Te mip mapy sobie ustawcie dobrze, bo to jest dosyć istotne. No i custom items, on sobie włączy, jak chcecie w texture packu mieć customowe itemy, czyli te, powiedzmy, i custom entity models. To są te trzy rzeczy, które musicie sobie włączyć. To jest po to, żebyście widzieli sety, na przykład na tym texture packu, na którym ja gram teraz. Performance, no to tutaj macie performance. Fast render mam wyłączony. Po prostu wolę mieć wyłączony, to nie jest jakoś ten, możecie sobie nawet go włączyć, choć nie wiem, no ja mam go wyłączonego. O, tutaj ktoś koło mnie w ogóle podleciał. O, siemanko, witam Xenoxo. Elegancko, ty widzowie, dropujemy go, pa. Ale go przestraszyliśmy. Dobra, przestraszyliśmy go trochę. Chłopca wystraszony, koksa rzucił. No i klasa. Nie no, chciałem go trochę postraszyć. Dobra, wracamy, słuchajcie, video settings. No i mamy others, no i w others tak naprawdę tutaj nic nie zmieniałem. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Ogólnie pamiętajcie, wersję 1.17.1. No i tak naprawdę jak teraz sobie znowu podlecimy, ja wam pokażę jeszcze, jak to robić. Po prostu sobie podlatujesz, całą mapę sobie przelatujesz. No i zaraz wam pokażę też, że jak zmieniacie CH, to musicie jeszcze raz coś takiego robić. Myślę, że każdy z was to ogarnie. Jest to bardzo proste, po prostu musicie całą mapę sobie przelecić. Jak długo gracie generalnie na boksie, no to powinniście ogarnąć, o co chodzi. Po prostu wiecie, no jak nie zmieniacie CH i długo gracie na jednym CH na przykład, no to wam po prostu będzie śmigać. I patrzcie, cała mapa jest wyrenderowana pięknie. Nie no, niesamowicie to
wygląda cała mapa ślicznie wyrenderowana. Tu już sobie tą rybkę wyrenderujmy na górze. Patrzcie, cała mapka jest praktycznie wyrenderowana. No coś pięknego, słuchajcie, coś pięknego. Ja na przykład, no ja się bardzo tym jaram, nie? Że tak całą mapkę można sobie wyrenderować ładnie. Tam górę, no też bym mógł ją porenderować, no ale bez sensu. No patrzcie, jak to ślicznie wygląda. No przecież całą mapkę jestem w stanie zobaczyć. W ogóle ta mapa jest bardzo ładna tutaj na Anarchii. Nie wiem, czy też tak uważacie. Możecie napisać w komentarzu, czy tak uważacie, że mapka na Anarchii jest giga OP. Jest bardzo ładna. No, no i słuchajcie, teraz co? Pogramy sobie trochę, pofragujemy. No i pamiętajcie, że tekstur paka macie na Discordzie. A i generalnie jeszcze, jeżeli chodzi o te hitboxy, zobaczcie, mam teraz takie hitboxy włączone, to F3 i B, jak sobie klikacie na klawiaturze, F3 i B i macie hitboxy włączone, to bardzo pomaga na graniu, podczas grania na box PvP, dlatego że po prostu widzicie hitboxy danego gracza. Jak na przykład biorę elytrę, to zobaczcie, że jest taki mały kwadracik, a jak na przykład wyląduję, to mam taki duży prostokąt, więc to jest bardzo fajne, że po prostu łatwiej trafić gracza, to jest takie F3 i B, skrót klawiszowy, także myślę, że wam się to też przyda. O, tu Zebro zbiega w 25, pozdro Zebrosek, no, także słuchajcie, zaraz zmieniamy CH i lecimy się klepać, proste. Tu się klepią jakieś takie dwudziestki dwójki, bym powiedział. Osiemnastki, dwudziestki dwójki. Zawsze można upchnąć za jakieś 200 koła część. Kurde, że ja go nie mogę pomknąć na krytcie. A gdzie? Przed linią? Gdzie? O, on ma dobry mieczyk, 24 miecz ma. A gdzie? Na drzewce. CH2? Ta. Dajacie. Czekaj, muszę przelecieć całą rzekę. Dobra, czekaj, pod drzewko. Ja uznałem, że wyjebane w tym. Ha, nice. Elo? Bez kitu. Hej, no, te podporek. Co? Weź ogarnij Zebrosa. Cześć, gramy w papier, kamień, nożyce? Cześć, musimy wybrać, co jest papier, co jest kamień, co nożyce. Cześć, chwilę. No, a ten Aegi, to on jest top donatorem, nie? Kto? Na którym wycechali jesteście? Ten Aegi. Aegio to jest dziewczyna, stary. To jest no, samica, ale... no. Ile on wysłał? Ona, to jest samica, mordo. No. Ona sporo, no bo ona ten, ona na kiedyś jak robiłem drank streama, to było na Sylwestra. To by chciała upić i mnie upiła. A jakbym wysłał ci tysiaka, to myślisz, żebym ją przebił? Nie wiem, stary, bo ona sporo wysłała łącznie, bo ona tam jeszcze... Miałem donate na tego, zbierałem na książki, bo miałem za 400 koszyk zrobiony z książkami. No to też mi wbiła ten cel. W sumie nie wiem, ile ona łącznie, w sensie tak łącznie to ciężko, ale wiem, że jest tak generalnie, że jak ktoś wyśle tam generalnie powyżej stówki, to dostaje rangę na Discordzie, nie? Donator u mnie. No bo to tak jest w sumie spoko. Mam pytanie, czy jakbym wysłał tyle, ile wysłałem temu trąbie powietrznej, to myślisz... Ja nie wiem, ja nie oglądałem u trąby powietrznego, ja wbijam sobie, ale tylko na zasadzie siema. Bo ja mu wysłałem 3700. To myślisz... Ile? Ile? Łocie panie! Masz dziecko.